sumie. Witajcie drodzy, klasyczna przygoda. Cześć, witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj... Dość charakterystyczne auto, czy nie? Charakterystyczne, tak, no ta wersja. Pomimo tego, że jeżdżą ich tysiące, może ktoś powiedzieć na początku, że ach, kolej jakiś tam zwykły sej, kolejny, tak. Ale oba auta nie są zwykłymi sejami. Żółty Sporting w wersji Abarth, czerwony Sporting w wersji Schumacher Collection, co jest dość istotne, ale może zacznijmy od Abartha. Marcin, co jest wyjątkowego w swoim Abarthie? Tak, przede wszystkim kolor, już pewnie się domyśliliście, że kolor żółty oznacza wersję Sporting, tak było już przy okazji Cinquecento, to jest następca Fiata Cinquecento, Fiat Seicento, od 98 roku produkowany i to jest właśnie rok 98, samochód sprowadzony z Niemiec. W związku z tym posiada specyfikację niemiecką, o czym za chwilę powiemy. No i w wersji Abarth, czyli w tej najbardziej usportowionej wersji, jaka fabrycznie wychodziła w tym konkretnym modelu. Mechanicznie? Tylko skrzynia, tak? Przełożenie skrzyni biegów troszeczkę inne. Tak. 1457, tak? Abarth. Tak, silnik jeszcze na jednopunktowym wtrysku, czyli 54 konie. Wiadomo, to jest 98 rok. No i posiada charakterystyczne elementy wersji Abarth. A więc? Na pewno są to nakładki progowe z bardzo fajnym logiem Abartha, które no, wyróżnia ten samochód i rzuca się w oczy. Dodatkowo jeszcze 14-calowe felgi, co jest ciekawostką, tak? Bo raczej Sportingi wszystkie, które znamy, które wychodziły takie seryjne, posiadały felgę 13-calową. Tak jest. Taką jak ja mam w moim samochodzie. Tak, za chwilę pokażemy. Tak, hamulec seryjny. Dodatkowo logo, które znajduje się na zagłówkach w samochodzie. Jeśli chodzi o wyposażenie, to co? Dwie poduszki powietrzne. Tak, wersja niemiecka, czyli dwie poduszki powietrzne, za to brak zagłówków tylnej kanapy. Charakterystyczna skórzana kierownica, mieszek i dźwignia zmiany biegów. Białe zegary. Białe zegary, sportingowej. Tak. Tak, tak jak widzicie, za chwilę zobaczycie, to obudowa cała nawiewów też ma kolor karbonowy. W związku z tym to też charakterystyczne dla wersji Sporting Abarth. No i niestety wersja Bieda Edition, a więc poza elektrycznymi szybami nie mamy ani ABS-u, nie mamy klimatyzacji. Ale nie mamy wspomagania. Lotkę na tylnym. Ale jest na tylnej kanapie, abartowska lotka, tak? Te smaczki, jeśli chodzi o pakiety, które były dostępne do Seicento, te smaczki były również dostępne dla wersji Schumacher. Wtedy było inne przetłoczenie na logo. Tak by było logo Schumachera. Inny zderzak przedni? Inny zderzak przedni i tylny. Tak, bo tył też był troszeczkę modyfikowany. Tak. Paweł, ja mam pytanie. Pamiętasz Cinquecento wersji Sporting? Tak. Miał czerwone pasy bezpieczeństwa. Tak. A dlaczego te miały czarne? Ale w tych też się zdarzały czerwone pasy. Też? Też. Nie spotkałem jeszcze. Wiesz, Fiat Combinatore Combinati, więc jak było w magazynie na stanie i trzeba było się pozbyć, to było montowane do tych samochodów wszystko, co popadło, co było. Bardzo ciekawe auto, ponieważ wielu kierowców rajdowych, wyścigowych zaczynało swoją przygodę od tego samochodu. Od Sportinga, tak? Nie w wersji Abarth. Tak, od Sportinga, tak, oczywiście. Chociaż była nawet klasa pucharowa w rajdach tego samochodu, jak i w wyścigach. Tak. To co, przejdźmy może do czerwonego samochodu. Samochód dużo bardziej unikatowy niż ta wersja Abarth, chociaż tego też już jest niedużo. No jest, ale ten to jest prawdziwy. Jest niewiele, ale zdarzają się Abarthy w tej chwili w ogłoszeniach takie naprawdę cukiereczki, które kosztują po 12 tysięcy złotych, tak? Tak są wystawione na aukcji. No właśnie, jak myślisz, to może stać się kiedyś klasykiem taki samochód? No wiesz, wyjeżdżając z fabryki, taka limitowana seria już jest zadatkiem dla klasyka, tak? Przy czym nie wszystko co unikatowe będzie klasykiem. Tak jest, tutaj stan dużo ma na pewno znaczenie, stan ewentualnie tego samochodu, kto tym samochodem jeździł wcześniej. Historia tego auta. Jego historia. No, auto również sprowadzone z Niemiec, więc nie znajdziemy zagłówków tylnych foteli. Specyficzna rejestracja tego samochodu w krajach Europy Zachodniej 2 plus 2. Chociaż w Polsce 5-osobowe auto. Chociaż w Polsce 5-osobowe auto. Poza... Może usiądziemy w trójkę z tyłu. Poza tymi elementami, które tutaj mamy,
Auto Schumacher Collection, więc nie ma tego pakietu stylistycznego w postaci listwy progowej i lotki, ale za to ma charakterystyczne listwy na drzwiach. Dodatkowo jeszcze tutaj tych pakietów zostało wyprodukowane rzeczywiście 1000 sztuk, o czym świadczy naklejka i wlepka, która jest na listwie drzwiowej. Z charakterystycznym numerem. Było chyba więcej, nie? Tam planowane było. Planowane było 1000 sztuk, tak. Ale Schumacher Edition, taki, ponad 3000 sztuk wyprodukowanych samochodów. Dodatkowo jeszcze oczywiście tutaj mamy w środku kilka smaczków, kilka detali, które możemy pokazać. Charakterystyczne cięgna, które się znajdują, nakładki na cięgna, podstopnica, dlaczego nie obudowa dźwigni zmiany biegów. No, chciałem zachować poprawność polityczną, jak również nakładka hamulca ręcznego, która jest tutaj aluminiowa. Skórzana kierownica też. Skórzana kierownica, dwie poduszki. Mój samochód jest wyposażony w klimatyzację, wspomaganie. Elektryczne szyby, centralny zamek, tak, no tutaj jest bardzo mocno, jak na taki mały samochodzik, auto jest bardzo dobrze doposażone. Skóry mu brakuje, co? Oczywiście obicia, tapicerskie drzwi, konsola środkowa również jest w tym ala karbonie, tak, który tam mamy. No i oczywiście białe zegary, tak, sportingowe. Białe zegary sportingowe, które tutaj są, charakterystyczne logo autografy na zagłówkach foteli, które tutaj odnajdujemy. Michael Schumacher, więc siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1. No tak, ale Schumachery też Stilo było w wersji Schumacher, tak? Też należy o tym pamiętać. No i jest to Schumacher Collection, tak? Nie Schumacher Edition, tylko Schumacher Collection. O czym świadczy charakterystyczna naklejka znajdująca się na drzwiach, że to jest ten pakiet stylistyczny, tak? Tutaj, Marcin, nie wiem, czy pamiętasz dyskusje, które były w momencie, kiedy ten samochód pojawił się u mnie, które prowadzili nasi koledzy, tak? Co to za auto? Więc były tak naprawdę dwa pakiety, jak już powiedzieliśmy, tak? Schumacher Edition, czyli listwy, felgi 14-calowe, takie jak abarthowskie, tylko z logami Schumachera. Charakterystyczna lotka na tylnej klapie. Pakiet chrom, czyli te dodatki, które są w środku, we wnętrzu, jeśli chodzi o podstopnicę, obudowę, lewarka, zmiany biegów. Ten numer był chyba też w środku, nie? Tak, i w prawych drzwiach była wklejka, takie jajeczko, która właśnie była z numerem, tak? Bo tam był numer wytłoczony. Próbowałeś znaleźć informacje na temat tych edycji limitowanych? No, zabawiłem się. Kłopotliwe, delikatnie mówiąc. Zabawiłem się w detektywa. Rzeczywiście kilka dni poświęciłem na to, żeby gdzieś tam próbować uzyskać jakieś informacje. No ale to, tak jak mówiłem, Fiat Combinatore Combinati, więc bardzo ciężko uzyskać taką informację. Były wpisy, które były w karcie gwarancyjnej i mój samochód na przykład posiada kartę gwarancyjną z ręcznym dopiskiem Schumacher. Tak, nie ma żadnej lipy. No i coś, o czym zapomnieliśmy powiedzieć. Charakterystyczna naklejka na tylnej klapie, tak, świadcząca o wyjątkowości tego samochodu. Te naklejki były klejone już w momencie, kiedy odbieraliśmy samochód, kiedy decydowaliśmy się. I ciekawostka, Schumacher był składany przez dealera, był składany przez pracowników Fiata, prawda? Abarth, pamiętasz takie charakterystyczne drewniane pudełka, w których dokupowało się przełożenie główne, dokupowało się felgi, dokupowało się pakiet aerodynamiczny. To były te elementy, które my mogliśmy sobie, mając zwykłego sportinga, mogliśmy sobie doposażyć to auto już we własnym zakresie, tak? Bądź zlecić to u dealera. No właśnie, dealera. Bo jak to było? Kupowałeś taki samochód i on przyjeżdżał taki z fabryki, taki Abarth czy Schumacher, czy on był u dealera już specyfikowany pod to, jaki ty chciałeś mieć samochód? Już przez dealera, w momencie, kiedy zamawiałeś samochód, mogłeś sobie dokupić pakiet. I albo był właśnie pakiet schumacherowski, albo pakiet abarthowski. I to było składane już przez pracowników dealera, najczęściej, tak? Ale mogłeś pójść do sklepu Fiata i również dokupić.
Schumacher był chyba najbogatszą wersją, jeśli chodzi o Seicento, tak, bo mogliśmy mieć w nim inne zderzaki, mogliśmy mieć tak samo jak w Abarcie, tak, bo te zderzaki były jakby też abartowskie. Mieliśmy faltdach, taki składany elektrycznie. Był pakiet skór, zarówno do Abarta, jak i do Schumachera, bo przecież to są dwa... Czarno-czerwone, nie? Albo czerwono-czarne. Tak, to zależy od tego, jak tam sobie dobrałeś stylistykę. Mogliśmy sobie doposażać, te elementy są kompatybilne ze sobą. Twój jest z tego roku? Mój jest 2001 rok, stąd 2001. Też już właśnie chociażby pomarańczowy kierunkowskaz na błotniku. Tak. I jeszcze nie pamiętam, ale chyba ty powinieneś mieć pomarańczowe kierunkowskazy tak. Przy lampie przedniej, tak? Tak, zdecydowanie. Więc tutaj będziemy musieli poszukać i wrócić tak, do oryginału. Tak, jest tego. Tutaj jeśli chodzi o części do Seicento, to jest tego mnóstwo. Chyba w chwili obecnej najbardziej popularny samochód, jeśli chodzi o jakieś przeróbki, o tuning. Może pokażemy silniki wobec tego. Tak, no silnik Fire z grupy Fiata. 54 konie. No nasze mają 54, tak? Tak. No, ponieważ są na monowtrysku, tak? Na jednopunktowym trysku paliwa. Tak. Wielopunkt dodano nam jednego konia mechanicznego, więc jest to znacząca różnica. Tak. A więc widzicie, tutaj pompa hamulcowa zwykła bez ABS-u. A tutaj już mamy ABS. I tak jak już mówiliśmy, również w tym samochodzie jest klimatyzacja, której niestety kompresora nie pokażemy, bo jest ukryty bardzo głęboko pod alternatorem. Ale widać elementy klimatyzacji. No i masz wspomaganie kierownicy też, i wspomaganie układu kierowniczego. Dokładnie tak. Czyli wersja naprawdę dobrze doposażona jak na Fiata Seicento. No. Bardzo dużo tutaj jest. Tak, tu warto też zwrócić uwagę na te podszybie, Paweł, prawda? Jak kupując Fiata Seicento. Kupując Seicento, przede wszystkim podszybie, kielichy tutaj amortyzatorów, ale również za tylną kanapą, tu jest taki newralgiczny. Tak, może pokażmy podszybie tutaj 2001. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. I tak naprawdę takich aut trzeba szukać, nie? Bo im więcej jakichś jest takich lakierniczych, blacharskich problemów, tym niestety doprowadzenie tego auta tak do perfekcji, jeśli chcielibyście, no to będzie wymagało dużo czasu i pieniędzy. Więc warto nieraz dopłacić tym 1002, nie Paweł? I tak, kupić naprawdę auto ładne, niż później się bawić z malowaniem i tak dalej. Tym bardziej, że nigdy się nie uda już doprowadzić tego samochodu do takiego super stanu fabrycznego, tak? No zobacz, ja mam oryginalne światło z logiem Fiata. Ale kierunki były wymienione. No ja już nie w związku z przygodą, która tutaj miała miejsce. Ktoś widać chciał auto nieco odmłodzić, nie? Kiedyś była taka... No taka moda na tuning, tak? Że zakładało się elementy od nowszych samochodów. Tak, które... więc już taki biały kierunkowskaz już wydawał się młodszy, nie? Dla potencjalnego, pewnie któryś tam z kolei właściciel chciał to auto tak wizualnie sobie odmłodzić. Bo tylne lampy chyba pozostawały bez zmian. Tak. Charakterystyczne sportingowe, więc całe czerwone. No i podstawa dla sportingów to lakierowane zderzaki, bo wcale to nie było... Nie było takie oczywiste, oczywiste przy Fiacie Seicento. No zwłaszcza przy tych biedniejszych wersjach takich, 900-kach, tak? Czy 1100. Auto fajne na pierwszy samochód, na pierwszego klasyka? Tak, chociaż tu musimy pamiętać o tym, że jak wprowadzono testy, pamiętasz, Euro NCAP, no, półtorej to niestety ten Fiat Seicento półtorej gwiazdki dostał, więc jest autem no, wybitnie niebezpiecznym. No, ale trzeba było się zastanowić, czy akurat dla młodej osoby, nie jako pierwsze auto, czy to jest dobre rozwiązanie. Oczywiście nikt z nas nie zakłada, że będziemy tym autem się rozwijać, żeby się rozwijać, ale taka ewentualność jest, więc warto zwrócić na to uwagę, że to jest jeszcze stara konstrukcja, bo to pamięta Fiata Cinquecento. Tak naprawdę się zmienił trochę ta, wyobliła się ta sylwetka. Zaogrodził się troszeczkę. Bardziej jajeczna się zrobiła, ale tak naprawdę technicznie to jest wszystko tożsame z Fiatem Cinquecento, o którym kiedyś też nagramy film. Tymczasem, na który zapraszamy. Tak jest. Serdecznie Was pozdrawiamy i do następnego odcinka. Do zobaczenia. Boku, no to mają środki. Tak?